Zbigniew Herbert. Sprawozdanie z raju. W raju tydzień pracy trwa 30 godzin. Pensje są wyższe, ceny stale zniżkują. Praca fizyczna nie męczy wskutek mniejszego przyciągania. Rąbanie drzewa to tyle, co pisanie na maszynie. Ustrój społeczny jest trwały, a rządy rozumne. Naprawdę, w raju jest lepiej niż w jakimkolwiek kraju. Na początku miało być inaczej. Świetliste kręgi, chóry i stopnie abstrakcji. Ale nie udało się oddzielić dokładnie ciała od duszy. I przychodziła tutaj. Z kroplą sadła, nitką mięśni. Trzeba było wyciągnąć wnioski. Zmieszać ziarno absolutu z ziarnem gliny. Jeszcze jedno odstępstwo od doktryny, ostatnie odstępstwo. Tylko Jan to przewidział. Zmartwychwstaniecie ciałem. Boga oglądają nieliczni, jest tylko dla tych z czystej pneumy. Reszta słucha komunikatów o cudach i potopach. Z czasem wszyscy będą oglądali Boga. Kiedy to nastąpi, nikt nie wie. Na razie, w sobotę o 12 w południe, syreny ryczą słodko. I z fabryk wychodzą niebiescy proletariusze. Pod pachą niosą niezgrabnie swe skrzydła, jak skrzypce.